Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Malwina Rozwadowska i jestem pełnomocnikiem dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie do spraw wystaw czasowych. Mam dzisiaj ogromną przyjemność powitać Państwa na wykładzie, który jest jednym z wykładów w ramach programu towarzyszącego wystawie Mattia Preti, odkrywając barokowe tajemnice Malty. Ten wykład poprowadzi dla nas pani Vanessa Chandar z Heritage Malta, instytucji partnerskiej, z którą tą wystawę zorganizowaliśmy. Sam wykład dotyczył będzie Malty i jej historii. I myślę, że jest wspaniałym wstępem do wiedzy o miejscu, w którym Mattia Preti spędził bardzo dużą część życia, której tworzył i która miała na niego ogromny wpływ. Więc wszystkim bardzo serdecznie polecam. Nie tylko tym, którzy wystawę już widzieli, ale też tym, którzy odwiedzą nas w najbliższym czasie. Przypominam, że wystawa jest dostępna do 3 marca przyszłego roku. Okay, sorry. Good evening. I am Vanessa Chandar. I am Maltese. Dobry wieczór Państwu. I am jestem going to talk to you about the history and culture of Malta. Historii i kulturze Malty. We are talking about an island that has a history of about 35 million years. Której historia sięga 35 milionów lat wstecz. Mamy tutaj taką tabelę na ekranie, która pokazuje wydarzenia, najważniejsze wydarzenia w historii Malty. Malta zarządzana była wieloma przez wiele różnych imperiów i miała wielu różnych mieszkańców. Była bardzo pożądaną bardzo pożądanym miejscem ze względu na swoją lokalizację. Wyspy maltańskie zaczęły tworzyć się pod powierzchnią morza 35 milionów lat temu. Sites in Malta related to the dinosaurs, and we have to disappoint them. Czasami otrzymujemy prośby, by pokazać odwiedzającym miejsca, w których są kości dinozaurów, ale musimy niestety rozczarować naszych odwiedzających, ponieważ historia Malty nie sięga aż tak daleko wstecz. Malta zbudowana jest ze skał osadowych. It is mainly limestone. Przeważnie wapienny. As you can see from that picture, it is very frequent for us to be walking bardzo często in the countryside or along the shore and find those kind chodząc of po kraju czy or other na wybrzeżu formations, znajdujemy stuck muszle czy inne skamieliny morskie w skałach, które świadczą o sposobie, o tym, jak wyspy się ukształtowały. Wyspy maltańskie wyłoniły się 5 milionów lat temu w wyniku przesuwania się kontynentów Europy i Afryki. We have no volcanoes, no forests, no rivers, na wyspach maltańskich nie ma wulkanów, lasów, rzek, gór, ani złóż metali. Malta w zasadzie składa się wyłącznie ze skały. Jest bardzo mała. As you can see from those figures, jak widać tutaj na tych liczbach, wystarczy weekend, aby przejechać wyspę z jednego końca na drugi. Właściwie wystarczy na to 45 minut. O Polsce, która jest dosyć sporym krajem, nie można tego powiedzieć. Chociaż Malta nie ma swoich własnych naturalnych zasobów, niczego, co można byłoby wykorzystać czy sprzedać, ale ma coś, co było bardzo pożądane przez przebiegu historii.
African Jest to continent jej and the lokalizacja European continent. na środku Morza And Śródziemnego między one other Europą important thing a Afryką are its fantastic natural harbors. Jej We're ma też talking about fantastyczne, naturalne people who porty. were seafarers. Their only way of travel was by sea. Była Therefore, to zasiedlana find przez a place that was so ludy, central które with excellent były harbors ludami was a heaven sent. morskimi, And that is why żeglarskimi, it które was, as I said potrzebowały before, dobrych portów. such a contested small piece of land. Dlatego była tak, mimo swojego małego rozmiaru, była tak Now, pożądanym who were Malta's first inhabitants? terenem. Malta's first Kim inhabitants were byli animals. w przeszłości During mieszkańcy, the czy Ice pierwsi Age, mieszkańcy Malty? Były to 20 years ago, zwierzęta. but in Malta W we had czasie no epoki ice, there was only lodowcowej, 2 rain, miliony so lat called the temu, Rain na Age, Malcie nie było there were a lodowca, lot of a cycles więc of rain tę epokę and drought, nazywamy erą rain and drought. deszczową. When there was a lack of Powtarzał rain się na Malcie and cykl the ulewnych sea level deszczów i dropped, okresów suszy. the land bridge W that okresach connects suszy Malta to Sicily is poziom uncovered. morza opadał tak bardzo, During one że of those cycles, osłaniał lądowy some pomost animals łączący walked Maltę over z from Sicily to Malta. Sycylią. I We're talking animals that have w gone takich okresach extinct, such zwierzęta, as które w tej chwili już elephants, hippopotamus, nie istnieją w and Europie, they tak jak were what we hipopotamy czy call słonie, pygmy elephants. These elephants, these słonie animals, elephants, pigmejskie, hippopotamus, that are, przekraczały as we ten know them pomost today, i huge in size, utknęły na were Malcie. actually quite small. You can see how small they are next to that figure, shallow Dziś figure of a man. słonie są wielkimi And again, how zwierzętami, ale wówczas an elephant słonie that was as pigmejskie, jak big widać as a tutaj na cow rysunku, w or a porównaniu do goat. człowieka, były stosunkowo These niewielkie. animals grew smaller due to the decreased land. They had to grow smaller because One there was less zmniejszyły to się ze eat. względu na ograniczenia terenowe i And there were ograniczenia other animals that are traditionally żywności, small, w zasobach like żywności. rats and certain Były też dogs. inne They małe grew zwierzęta, larger takie jak because they szczury had to czy compete. pewne odmiany, gatunki And there are kaczek, animals that typically które have powiększały a się large number w of swoim rozmiarze ze względu na to, że During musiały this między period, sobą we had konkurować o continuous zasoby. spells of heavy rain and dry periods, making this land bridge appear and disappear. Ten pomost lądowy pojawiał się i znikał The first people on na the przestrzeni island historii. appear about Pierwszymi 5900 before pierwsi ludzie Christ. pojawili się So we're na talking tej about wyspie 8000 w years około ago. 5200 roku przed On a Chrystusem. very clear day, on a very nice day, Malta can be seen from Sicily. So probably these people were living on Sicily and they saw this land not Słoneczny that far dzień, away Maltę widać z Sycylii, a and they więc decided to come over ci to pierwsi explore. ludzie przyszli z They Sycylii, obviously widząc liked the Maltę z island daleka. and they Przedostali się na decided to wyspie stay here, i to move ewidentnie here. im się tutaj They spodobało i came postanowili over tutaj with pozostać. domesticated animals such as A przybyli sheep, na cow, wyspie z pig, udomowionymi goat zwierzętami, and takimi jak they lived here. krowy, They owce czy kozy. maintained constant link I with osiedli na Sicily, wyspie. as can be seen from the remains Utrzymywali of pottery, stale związki z Sycylią, obsidian, which co is widać w ich, volcanic rock, and greenstone, which is w tym, że a type prowadzili of handel jade, which was ceramiką, brought over from obsydianem modern i Italy. zielonym kamieniem, Pottery that was brought from który Sicily pochodził z północnych Włoch. tells us about this constant link and from where these people originated. The pottery found in Malta Ceramika is znaleziona exactly the na same Malcie as the pottery found in a jest place identyczna called z tą, którą Sentinello in znajduje Italy. się w Sentinello we Włoszech i We najprawdopodobniej think that pochodziła z these Sycylii. people had a religion. They believed in some Uważa kind się, of że god ci or ludzie goddess. mieli jakąś religię, We wierzyli w have jakiegoś this boga figure czy that you are boginię. seeing, which is quite obviously female. Znajduje się takie, This figure na was Malcie found znajduje się takie in one figurki, of jak tutaj the widać na zdjęciach, które są, biggest która jest, huts ta figurka in a ewidentnie prehistoric jest village called Skorba. And figurką it was found kobiecą. together with Była some ash znaleziona we wiosce and zwanej some knives. Skolba. Była znaleziona wśród These people did not popiołu just i live in caves, but they resztek also noży. built some villages. Small Te huts, ludy small down-shaped mieszkały huts, w the remains jaskiniach, of ale również which can budowały still be wioski. seen. I pozostałości ich wiosek, One of the chałup, most important developments nadal of the late znajdują się na Malcie. Neolithic period, Neolithic means Stone Age, right? Was a development that occurred during the late Neolithic, Późny 3600 years before okres Christ, neolityczny, 5000 years ago. 3600
lat przed naszą erą. During this period we see the sudden appearance of huge megalithic Odznacza structures. się nagłym pojawieniem się As you can see, wielkich there's megalitycznych a timeline struktur. there, and Widzimy I'm going to tutaj show you in the next slide the temples, the taką structures oś that I'm talking czasu. about. As you can see, I they za were chwilę built zobaczymy a lot te before the budowle, o pyramids których mówię and a tutaj. lot before W tym Stonehenge as well. okresie te budowle były wznoszone na długo przed piramidami i So na these długo temples, przed if you ever Stonehenge'em. come to Malta, these are one Jeżeli should be kiedyś one of the highlights przyjedziecie Państwo of na your visit. Malcie, They powinniście are unique to the zdecydowanie world. No, there's nowhere odwiedzić anywhere else te there's been found a budowle. comparison One for są such wyjątkowe. structures. Nigdzie And they indziej nie are have znaleziono been recognized porównywalnych as UNESCO World Heritage budowli. Sites. I one That is, the zostały importance uznane is that one of belonging to the whole world. Światowe They Dziedzictwo were built UNESCO. with simple tools. Były Malta had budowane no metal at the time, prostymi made of bone, narzędziami. Na wood Malcie nie było and wówczas metalu, obsidian. a więc And narzędzia these były megaliths, which zrobione means z kości, huge drewna i stones, obsydianu. were cut from nearby quarries. Te megality, olbrzymie I am going to show you here bloki kamienne, pochodziły z a short pobliskich clip with this kamieniołomów. Pokażę about krótki film these structures because o you will understand powstawaniu much tych better budowli, który pomoże what I am Państwu referring to. lepiej zrozumieć, o czym mówię. Bonjour, que fim tom? Nesse tem como saber se de um dia e tempo. Okay, I have the volume because she's talking in Maltese. Ponieważ lektor mówi po so maltańsku, these structures, as I said, wyciszę are tutaj a world dźwięk. Budowle te, site. jak powiedziałam, jak są, And what you are seeing należą then do is światowego that dziedzictwa UNESCO. Tutaj tent na tym Malta built filmie over widać them. Namiot, który wzniósł Heritage Malta, Malta, They are by je chronić. One znajdują się w dosyć pięknych miejscach. Widać dwa takie namioty w tym miejscu, bo są bo dwie z tych świątyń są zlokalizowane dosyć blisko siebie. Nie znamy dokładnie ich funkcji. Mówimy o nich świątynie, ale one równie dobrze mogą być po prostu jakimiś budynkami administracyjnymi. We have the remains of them. Mamy. There surely were much more. Ich pozostałości, you can see here some kilku z takich budynków, ale zdecydowanie na pewno było ich o wiele więcej. Original excavations of these buildings. I'm going to move it a bit forward. Troszkę przewinę. It's getting stuck. Okay. So this is the inside of the temples. A tutaj mamy wnętrze tych świątyń. I hope you can see what I'm seeing, because it seems that my picture here is getting a bit stuck. Mam nadzieję, że widzicie that Państwo, is what co chcę tutaj you're looking at pokazać. Now is
how the structures were roofed. Currently there is no roof over Obecnie the temples, te but it is budynki very nie mają possible dachów, ale z całą that these pewnością, temples had a roof. czy raczej bardzo You can see those prawdopodobnie miały one dachy. megaliths, Widzimy te megality, which are equally cut, very well cut, które są bardzo równo wycięte. And that they had no metal tools, mimo and braku way narzędzi they were metalowych. Placed. Imagine these people had no cranes, no cars, proszę sobie wyobrazić mechanical vehicles, and they managed to build such huge zbudowanie structures. Takich wielkich budowli Another interesting bez thing użytku about dźwigów these czy temples pojazdów is mechanicznych. That they are built Co ciekawe również, te świątynie calendar, so that the zbudowane są zgodnie z kalendarzem. Right all the temple. A więc ich funkcja również związana jest z ruchem słońca. They are highly decorated with są and also bardzo bogato zdobione. Spirals. Spirals were a very popular ornamentami spiralnymi, które były bardzo popularne. So what was the way of life of the people who were living in Malta during that time? Żyli Maltańczycy w tamtych czasach. Were very important to them, bardzo ważne były dla nich zwierzęta, food, nie tylko jako żywność, źródło żywności, ale również jako środek transportu. Żadna część zwierzęcia nie była marnowana. Kiedy zwierzę było zabijane, mięso zjadane. Of these kind of corpulent figures. Kości były One wykorzystywane również do tworzenia tego rodzaju korpulentnych figurek. Pytanie jest, czy te figurki są męskie czy żeńskie? Jak widać, nie jest to jasne. Nothing would stop them from creating a figure that was obviously female. And instead of the head, they have a hole. Where ówczesne, a head, wcześniej ludzie the meaning of this krygowali is once się again ukazać kształty unclear. Kobiece. I w dodatku zamiast These głowy jest tutaj dziura farmers, i powód do tego jest do tej pory niejasny. When ludzie ci byli religion, rolnikami, uprawiali ziemię. Religia jest kolejnym wielkim pytaniem. Kogo czy co czcili, jak? To get to, because, pytania o wyznania there's nothing about prehistorycznych an object ludzi that makes it są najtrudniejsze, bo you can get nic a table w danym przedmiocie nie czyni go szczególnie religijnym. Bierze się stół, kładzie się na nim krzyż i kwiaty i on w ten sposób powstaje ołtarz, ale sam w sobie stół nie jest przedmiotem czci religijnej. Czy wierzyli w życie pozagrobowe? Huge places that were dug out in the rock, mamy nagle pojawiają się cmentarze, wielkie miejsca wykute w skale, gdzie ludzie byli chowani w całości z wieloma różnymi przedmiotami, pots, które mogłyby im służyć w życiu po śmierci, takimi jak garnki, wisiorki czy noże, które znajdowano przy szczątkach ludzkich. What happened to these people is another mystery. Co stało się z tymi ludźmi? To kolejna tajemnica. Ludy te natychmiast nagle znikły. Czy było to spowodowane wojną wewnętrzną czy zewnętrzną? Nie mamy na to żadnych dowodów. Czy była to choroba, czy zaraza? Mamy jakieś wskazówki pokazujące, że ci ludzie umierali w wieku 30-40 lat przeważnie. Czy skończyły im się zasoby, czy była susza, czy też trzęsienie ziemi. Jest wiele teorii, ale nadal ta kwestia pozostaje tajemnicą. Kolejna epoka to epoka brązu, 2400 lat przed naszą erą. Nagle kultura materialna odnajdywana przez archeologów różni się całkowicie od kultury neolitycznej, która ją poprzedzała.
mimo że nazywamy tę epokę epokę brąz, epoką brązu, bardzo niewiele metalu znajduje się na wyspie. Malta nie ma zasobów metali i metal musiał być sprowadzony z zewnątrz. Prawdopodobnie nie znajduje się, ponieważ był on zbyt cenny, aby chować go wraz z umarłymi. A zużyte przedmioty metalowe przytapiały się prawdopodobnie na co innego. Jak widzimy, figurka tutaj na ekranie jest bardzo różni się od tej, którą widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Ludzie ci żyli na wzniesieniach i wioski otoczone były olbrzymimi fortyfikacjami, co wskazuje na to, że były między nimi jakieś konflikty militarne. Pamiętajmy o tym, że Malta jest bardzo niewielka, a zasoby wody i ziemi, którą dało się uprawiać, były bardzo ograniczone. Kolejna różnica jest taka, że teraz w tej epoce szczątki ludzkie nie były chowane w całości, ale podlegały kremacji. Prochy wkładano do urn razem z biżuterią i były chowane wraz z biżuterią i może jakimiś elementami odzieży. Niektóre były chowane w takich miejscach jak dolmen i menhir, tutaj na zdjęciu po prawej stronie. W jednej z megalitycznych budowli w Tersien znaleziono cmentarz pełen takich urn zawierających spalone szczątki. Inną cechą charakterystyczną dla epoki brązu są koleiny, co widać na środkowym zdjęciu. Takie koleiny znajdują się na całej Malcie. Niektóre mają różnią się głębokością i szerokością. Niektóre z nich są nieco krzywe, nie wiemy, do tej pory nie znamy ich pochodzenia ani celu. Tutaj na środku widzimy, na środkowym zdjęciu widzimy zasłony, co wskazuje na to, że w tamtym czasie Malta prawdopodobnie miała jakiś przemysł tekstylny i prawdopodobnie eksportowano tekstylia w zamian za żywność czy zboże. Następną grupą zamieszkującą wyspę byli Fenicjanie, którzy zajęli Maltę w sposób pokojowy. Byli oni kupcami i prawdopodobnie zaczęło się od wymiany towarów z ludami zamieszkującymi wyspę i powoli, w ten sposób powoli przenikli i zamieszkali wyspę. Zamieszkiwali głównie wyżyny, ale ewidentnie było im tutaj bardzo wygodnie, lub byli wdziani i rozprzestrzenili się po całej wyspie. Teraz wraz z przybyciem Fenicjan przybyła na Maltę, wkroczyła era historyczna. Fenicjanie mieli swoje własne pismo, co widać tutaj na zdjęciu po prawej stronie. Język fenicki był przetłumaczony dzięki Archipusowi, temu przedmiotowi po lewej stronie. Jeden z nich znajduje się w Luwrze, a drugi na Malcie. Tak jak kamień Rosetta był użyty, aby przetłumaczyć hieroglify, ten kamień został użyty do przetłumaczenia języka fenickiego. And they would produce that purple color that you are seeing.
Purpura, którą handlowali Wenecjanie, była The tworzona Phoenicians were also wonderful craftsmen. Z muszli, We tak jak have widać tutaj na wonderful drugim remains zdjęciu od of lewej. glass bottles, jewelry, Fenicjanie byli gold wspaniałymi items that these rzemieślnikami. People made. Tworzyli They practiced wspaniałą, different religions. piękną Some of biżuterię i inne przedmioty. Byli wyznawcami różnych worshipped Astarte, religii. Some of them worshipped Egyptian Niektórzy oddawali cześć Asztarot, niektórzy inni innym bóstwom. Some I tworzyli różne przedmioty sakralne, a także mieli różne sposoby chowania szczątków ludzkich. Niektórzy chowali swoich zmarłych w trumnach. Inni poddawali ich kremacji. Byli też bardzo tolerancyjni, chociaż byli nastawieni pokojowo. Toczyli wiele wojen z Rzymianami. Imperium Rzymskie zaczęło rozszerzać swoje terytorium i zajmować terytoria greckie i fenickie. W czasie II wojny punickiej w 2018 roku Malta znowu zmieniła przyszła z rąk do rąk. Nie wiadomo było, nie wiadomo do tej pory, czy Fenicjanie walczyli o Maltę, czy opuścili ją wraz z przybyciem Rzymian. Zmiany kulturowe były bardzo stopniowe. Bardzo powolne. Malta stała się częścią prowincji sycylijskiej i w pierwszym wieku naszej ery miała już własny senat i zgromadzenie ludowe. Wyspy miały też prawo do bycia własnych monet. Stolicą było Melite. Uprawiano winogrona, a więc produkowano wino i oliwę. Odnaleziono wiele amfor i wiele pras do wytwarzania wina i oliwy. Malta wielokropnie jest wymieniona w źródłach rzymskich jako miejsce, jako źródło bardzo dobrej jakości tekstyliów, miodu i oliwy. Była też portem pośrednim dla wielkich okrętów towarowych kursujących między Egiptem a Włochami. Łacina ostatecznie stała się dominującym językiem w okresie rzymskim. Budowano również rzymskie łaźnie i piękne domostwa z imponującymi mozaikami, jak w innych prowincjach rzymskich. Jednym z ważnych wydarzeniem w okresu rzymskiego było przybycie świętego Pawła na wyspę. Święty Paweł, jako bardzo ważna osobistość, przyniósł na wyspę chrześcijaństwo. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki procent mieszkańców wyspy nawrócił się na chrześcijaństwo, bo w tamtym okresie na Malcie wyznawano wiele różnych religii. W katakumbach widać, znajdujemy ślady judaizmu i religii pogańskich, ale wydaje się, że oni współistnieli ze sobą bardzo pokojowo. W katakumbach, gdzie chowano zmarłych, to olbrzymie kompleksy, olbrzymie budowle, które wskazują na to takie pokojowe współistnienie. W okresie, w którym Rzymianie, okres rzymski przechodził w okres bizantyński, w III, IV wieku tutaj zaznaczy się też obecność Wandalów. Nie mamy wiele źródeł piśmiennych. Widzimy natomiast przejście do okresu bizantyńskiego.
Unfortunately, during this period, we have very little written Niestety documents, mamy bardzo niewiele but it śladów seems that piśmienniczych z tego whatever was okresu, happening in Sicily was also happening in ale Malta. wydaje się, że Much of Malta's history up to the wydarzenia na arrival of the Malcie Knights były of bardzo St. podobne John do tych, które miały miejsce na was very, Sycylii. very similar to what was happening in Sicily. I wygląda na to, że życie Life on na the island Malcie seems to have gone on było as bardzo usual, podobne but Christianity became the do religion tego, of the people. Co działo się And na we can Sycylii tell w that tamtym from okresie. much of the remains of this period. With I symbolism, chrześcijaństwo stawało as się you religią can see ludową, on co widać tutaj w symbolice hero, na widocznej na and we zdjęciach. Have the appearance of some churches Tutaj widzimy as well. Rybę, która była But symbolem what was chrześcijańskim. happening, Ale co się apart działo? From religion? It seems that activity related Poza tym, to trade wydaje was się, going on as usual. Handel We find funkcjonował lots nadal tak of jak wcześniej. Amphory, Znajdujemy wiele amfor, there were stores, Malta was used to store co wskazuje na to, że and na there was Malcie przechowywano towary, Africa and Malta and którymi Malta handlowano and między Afryką a Maltą i Włochami. Malta was also used as a place Malta była również of exile, miejscem since it was very far wygnania, away from ponieważ Byzantium. Była bardzo daleko od Bizancjum. W rzeczywistości istnieją people who tried to attempt to attack the throne dokumenty were wskazujące being sent here na to, że with osoby, for the Archon, which was the na, ruler że of osoby, które knuły times, spiski przeciwko cut their feet off, their noses and królowi, their ears byli wysyłani in such a na way Maltę, that they could never ever take the throne again. Były karane przez obcięcie uszu dłoni i stóp so i wysyłane na Maltę, tak aby nigdy period, nie po... The Arab Empire was growing stronger and stronger day by day. And Malta, as had happened to Sicily, nie porwać was się taken na tron. Over by the Arabs. It seems that there was w IX wieku a big battle Malta over została the island, podbita przez Arabów. Wydaje and się, the Arabs won. W wielkiej bitwie Arabowie Now, the main change that the Arabs brought was wyciężyli i przejęli władzę nad Maltą. Became Muslim. There is quite a debate actually about this because nastąpiła wtedy gwałtowna zmiana religii some scholars think that Maltese islam stał się główną the Catholic religią religion, while others believe maltańską. That the main Niektórzy religion became uczeni do tej pory Muslim. Twierdzą, że please keep in mind that to keep your religion has to pay a kind of tax. Utrzymali so religię katolicką most people i natomiast religion because they wouldn't have had the kind twierdzą, of że money to throw away. Another important panowała na wyspie islam. The Trzeba Muslim pamiętać o tym, że utrzymanie własnej religii było ciężko opodatkowane i ze względu na to, że większość Maltańczyków prawdopodobnie nie było stać na taki podatek, pozostali oni, zmienili oni religię na islam. Which is written in the Roman Przepraszam. Script. It is the only language Również the korzenie world, języka maltańskiego sięgają prawdopodobnie tego okresu, ponieważ jest to język semicki. Jest to During bardzo wyjątkowy, unikalny język, który ma dziwny zapis. I prawdopodobnie sięga on właśnie tamtego okresu. Produkowano w tamtym czasie, uprawiono cytrusy i produkowano wełnę. Architektura Malty the blue line w Modlinie i w Cytadeli nosi ślady tamtego okresu również. Tutaj na mapie widać żółte linie wskazujące na to, jak miasto zmniejszyło się w okresie panowania Arabów. Niebieska kreska to niebieski, ciemno-niebieski kolor wskazuje miejsce, gdzie znajdował się cmentarz arabski. Architektura miast Medina i Cittadella również zmieniła się, upodobniając się do stylu arabskiego z wąskimi uliczkami, dużymi bramami i małymi okienkami, co bardzo przydawało się latem, ponieważ tego rodzaju architektura tworzy dużo cienia i nie dopuszcza gorącego słońca. During the expansion of the Normans, Malta władze became once again
w okresie Christian, the norm is to rozszerzenia cover Malta in 1091 Imperium by Normańskiego. Through w a vessel 1091 that roku conquered Malta the znowu wróciła first do swoich islands. Chrześcijańskich it was a korzeni, very fierce battle, kiedy w wielkiej as bitwie and the islands became once again Normanie zdobyli wyspę of Sicily. I stała się ona po raz kolejny częścią Sycylii i po raz kolejny chrześcijańską wyspę. W tamtym okresie była ona przekazywana znowu z rąk do rąk wielokrotnie. Była zarządzana systemem feudalnym. Muzułmanie zostali zmuszeni do opuszczenia wyspy. I w końcu w 1492 roku również Żydzi zostali zmuszeni do opuszczenia wyspy. I większość mieszkańców wróciła do chrześcijaństwa. Maltańczycy nie byli bardzo szczęśliwi w tamtym okresie, byli bardzo ubodzy. A dzierżawili ziemię od arystokratów. I bardzo ciężko musieli pracować na roli. Uprawiano bawełnę, która jest pozostałością po okresie arabskim i musieli importować zboże z Sycylii. Wielu mieszkało daleko od wybrzeży, ponieważ w tamtym okresie korsarstwo i piractwo były bardzo popularne. I często zdarzało się, że całe wioski były porywane przez piratów. Jak wspomniałam, Maltańczycy byli bardzo nieszczęśliwi pod panowaniem sycylijskich panów i często buntowali się przeciwko nim. Zwłaszcza po atakach Maurów, kiedy wielka liczba mieszkańców była porywana, mówię tutaj o liczbach takich jak 5 czy 7 tysięcy mieszkańców, co było olbrzymią liczbą w porównaniu z totalną populacją Malty. Jednym z Gonsalvo Monroy. Najbardziej najsławniejszych takich buntów był bunt przeciwko Monroe i wtedy Maltańczycy zwrócili się do króla Sycylii z prośbą o to, by nie sprzedawał ich już nigdy więcej innym władcom. I obietnica ta utrzymała się do 1530 roku, kiedy the king of Sicily proposed Malta and Tripoli. Joannici potrzebowali miejsca, jakiejś siedziby i król Hiszpanii zaproponował im Maltę. Wysłano posłów na Maltę, aby zbadali to miejsce i o to, co napisali o tym o wyspie. Woda jest tu słona i wstrętna, ale zdarzają się dobre źródła, prawdopodobnie dzięki zimowym opadom deszczu. Nie mieli zbyt pochlebnych słów do powiedzenia na temat wyspy, ale podobały im się tutejsze porty. Wiadomo, zakon rycerski maltański później, zakon Joannitów, był zakonem żeglarskim, a więc dobre porty były im potrzebne i tylko i oprócz tego nie mieli też innego wyboru, więc przyjęli tę ofertę. The knights used Malta to attack. Joannici wykorzystali, czy stworzyli na Malcie bazę wypadową do ataków na statki tureckie. Ta sytuacja pogarszała się i sułtan Sulejman w 1565 roku zdecydował raz na zawsze pozbyć się zakonu, wysyłając swoją flotę na wyspę. This great sea was fought between May and September. Od maja do września. Records, there were 35,000 Turks against 6,000 defenders. Oblężenie trwało od maja do września. Multi-speed 35 tysięcy Turków oblegało wyspę zamieszkaną przez 6 tysięcy obrońców. Maltańczycy nie wiedzieli, nie potrafili walczyć, ale razem z pomocą Joannitów zdołali się obronić.
W ten sposób doszło do zbudowania It pierwszego was miasta na Malcie, Valletty. this winning of the great siege was what made Obrona Malty przed the knights decide to wielkim stay on the oblężeniem islands. zdeterminowała, Many kings, czy priests, princes and the Vatican doprowadziła do sent a lot decyzji of money and architects to help build the zakonu, city. aby pozostać na Malta was to wyspie be, i z and Valletta, pomocą the first port of call papieża i against funduszy Muslim z innych attacks. źródeł zbudowano Valletę, która I'm going to show you miała some of the pomóc w obronie przed main buildings within Valletta. This is the bronie wyspy Grandmaster's przed atakami palace, muzułmanów. To from jest where pałac the Grandmaster wielkich mistrzów, ruled. Z którego wielki We have mistrz panował nad wyspą. The conventual church, mamy kościół which was konwentualny dedicated to Saint John the Baptist, pod wezwaniem świętego Jana a hospital. Chrzciciela. The knights Szpital, were first and foremost ponieważ hospitaliers. Zakonnicy, czy zakon rycerski to był zakon szpitalników, a więc musieli mieć szpital, w którym leczyli chorych. There was always this fear that zawsze istniała obawa, że Turcy znowu zaatakują, a więc Janici zbudowali imponującą sieć fortyfikacji, aby bronić wyspy przed przyszłymi atakami. Jednak Maltańczycy nie byli zbyt szczęśliwi, mimo że powodziło im się i czuli się bezpieczniej pod panowaniem zakonu. I nawet zaczęli osiedlać się na wybrzeżach, ale były wielkie, długie okresy ubóstwa i głodu na wyspie, a więc Maltańczycy nie byli zbyt szczęśliwi w tym okresie. Korsarstwo było bardzo popularne. Trzeba And było if you mieć were knights, licencję, aby być attacked. korsarzem i z licencją Joannitów można było atakować tylko statki należące do wrogów, czyli muzułmanów. Natomiast piraci nie mieli licencji i atakowali kogo chcieli. A way of life back then. Niewolnictwo było wówczas sposobem na życie i w XVIII wieku nastąpiła rewolta niewolników. Niewolnicy byli zwykle wychodzili spośród wrogów, a więc tutaj byli to Maurowie. Pewnego razu And the barman heard them and went to the niewolnicy grandmaster rozmawiali and między sobą w tawernie, prawdopodobnie What you can see po kilku głębszych o swoich planach spisku i zostali usłyszeni przez właściciela tawerny, They were quartered, tortured, który doniósł na nich do wielkiego mistrza. Przywódcy rewolty zostali zaaresztowani, byli torturowani, ćwiartowani i ostatecznie straceni, aby dać przykład i powstrzymać przyszłe spiski. Rewolucja francuska, która wybuchła we Francji, stała się właściwie w chwili wybuchu rewolucji francuskiej, również wybiła ostatnia Napoleon godzina left France with a huge army dla zakonu. On his way to Egypt. He stopped in Malta with his później huge fleet, w drodze do Egiptu, for some water, kiedy Napoleon opuścił Francję, w drodze do Egiptu jego flota zatrzymała się na Malcie. Lecz Janici zgodzili się Napoleon dopuścić tylko cztery statki this, jednocześnie do wyspy, by uzupełnili zasoby. I to wywołało, czy sprowokowało atak ze strony Francuzów. Zakonnicy nie bronili się zbyt zaciekle i ostatecznie opuścili wyspę i pozostawili ją Francuzom. Francuzi ustanowili nowy rząd na Malcie.
no longer Mienie zakonu zostało przejęte przez Francuzów, niewolnictwo All zostało religions could live zniesione, together and primary education was tytuły established. szlacheckie zostały również zniesione, ustanowiono At first, dostęp the do Maltese oświaty were na not poziomie unhappy with the podstawowym French, i wprowadzono wolność wyznania. but Początkowo then, Maltańczycy nie byli zadowoleni z panowania Francuzów, ale kiedy the church Francuzi and zaczęli, the no, byli the zadowoleni nobleman, z the nobility, panowania Francuzów, ale kiedy Francuzi zaczęli atakować kościoły, Maltańczycy zaczęli się buntować. Jednym z powodów, które sprowokowały rewoltę Maltańczyków gold, przeciwko Francuzom, było to make rabowanie kościołów, gdzie złoto i srebro były przetapiane na sztaby i wysyłane do Francji, by opłacać wydatki związane z działalnością floty Napoleona i jego armii. Podczas jednego z takich epizodów mdnie Maltańczycy zbuntowali się i Francuzi obwarowali się w Mdinie i Valletta i innych miastach. Blokada doprowadziła do głodu. Maltańczycy i Maltańczycy stwierdzili, że nie będą w stanie poradzić sobie sami z tą blokadą i zwrócili się o pomoc do Brytyjczyków i Portugalczyków. Kiedy Brytyjczycy przybyli, Francuzi zgodzili się opuścić Maltę i po 13 latach Malta stała się kolonią brytyjską. Maltańczycy nie chcieli być brytyjską kolonią. Poprosili, zwrócili się do Brytyjczyków o autonomię, ale Brytyjczycy zdawali sobie sprawę, że położenie Malty między Egiptem a Włochami, między wschodnią a zachodnią Europą, było kluczowe i postanowili skolonizować Maltę. Brytyjczycy wnieśli dosyć sporo zmian na wyspie, począwszy od architektury. Was no longer architektura popular. barokowa, and która była ulubionym stylem Janitów, została zamieniona w, czy zastąpiona architekturą neoklasycystyczną i neogotycką, a następnie secesyjną. Również rewolucja przemysłowa została przeniesiona na wyspę przez Brytyjczyków, a więc widzimy transport publiczny, autobusy, pociągi, tramwaje. Oczywiście Brytyjczycy nie robili tego dla Maltańczyków, ale aby ułatwić swoje własne życie, doprowadzili wodę bieżącą do domostw. By the level of illiteracy of the Maltese. I ponieważ Brytyjczycy byli zszokowani analfabetyzmem Maltańczyków, wprowadzili obowiązek szkolny i darmowe szkolnictwo dla wszystkich. Poprzednio, wcześniej tylko wyższe sfery było stać na wykształcenie dla swoich dzieci. Więc była to dobra zmiana. Kolejną zmianą było wprowadzenie sportu. Items of leisure were not involved in, and we have wcześniej polo, football, sport nie był powszechny, a teraz pokazały się sporty takie jak pokazały się kluby polo, piłki the nożnej, the first power station of Malta supplying electricity to the tramways. Pojawiła się również elektryczność i a z nią tramwaje. In 1914 we have w 1914 roku, the First World War. Kiedy wybuchła pierwsza Malta wojna światowa, Malta nie była bezpośrednio zaangażowana w działania wojenne, ale służyła jako szpital i mówiło się o niej jako o śródziemnomorskiej siostrze miłosierdzia, gdzie wysyłano często rannych w działaniach wojennych. Kiedy szpitale i szkoły zapełniły się, budowano również szpitale na ulicach.
There was po zakończeniu I wojny opposition and światowej. people rebelled in 1919 because the W 1919 cost of roku bread was high and ceny, talks started cena with chleba, the government ta, to ceny chleba stały się tak wysokie, formalize to have a self government. Że Maltańczycy However, zaczęli all się this buntować was i brought Brytyjczycy to an zgodzili się end with na stworzenie samorządu na wyspie. the Wszystko to eruption jednak of World War II. Zostało zatrzymane, czy skończyło się wraz z wybuchem II wojny światowej. Malta została zaangażowana w II wojnę światową po tym, w dzień po dołączeniu Włoch do osi. Malta zaczęła być bombardowana, podobnie jak Polska. Following that announcement, the following day, as I was telling you, bombs started raining Jak on wspomniałam, Malta. Następnego dnia po tym The przemówieniu bomby Maltese zaczęły spadać na Maltę. Had it rough. Maltańczycy There were numerous times when they nearly bardzo died cierpieli of w tym hunger okresie, because wielokrotnie no ships were coming and cierpieli głód, ponieważ na wyspę nie was docierały huge. żadne statki z But zaopatrzeniem w one tamtym other thing okresie. that always interests me is how, Jedna z even though rzeczy, there które was zawsze war, mnie some interesują, aspects of life to went on jest to, że mimo as usual. wojny niektóre aspekty życia School was going on, people toczyły were się giving jak birth, zwykle. there were Szkoły nadal funkcjonowały, even maternal units ludzie and się underground rodzili, były shelters, nawet people were getting married. It was a oddziały tough time, położnicze w I'm sure. schronach podziemnych, ludzie się pobierali. Poland had it much rougher, Jestem as pewna, że w Elsa, Polsce było dużo gorzej life went on. W tamtym okresie, Thankfully, ale życie the war nadal came się toczyło. To an end, szczęśliwie and it was wojna się time zakończyła to rebuild. I nadszedł czas, aby as you can see, Malta odbudować, was destroyed, especially the cities aby powstać ze zniszczeń. Around, Jak widzicie, around państwo the Grand Malta była bardzo zniszczona, zwłaszcza miasta w okolicach, wokół In the next wielkiego portu. Few years, we see a lot of W ciągu changes. Następnych latach widać A lot of wiele changes zmian. That had been wanted by the Maltese Wiele for a very, zmian, o very których long time. Maltańczycy marzyli od długiego On czasu. The 21st September 21 września 1964 roku Malta wreszcie uzyskała niepodległość od Brytyjczyków. 10 lat później stała się republiką z własnym prezydentem. Finally, in I wreszcie w 1979 roku the British forces leave the island brytyjskie siły czy brytyjska flota opuściła Maltę i Malta była wolna. In 2004, w 2004 together roku with Poland, we joined wraz the EU. Z, w tym samym czasie, kiedy Polska, Malta dołączyła do Unii Europejskiej, nie wszyscy na wyspie pragnęli tego, było zorganizowane referendum, by podjąć tę decyzję i większość mieszkańców zgodziła się. So, I'm going to discuss with you briefly some of the aspects Chciałabym of jeszcze Maltese omówić culture, kilka aspektów kultury maltańskiej, that are a result of all these past które so starting są, with language, wynikają z historii Malty, saying, więc zaczynając od języka, Maltese jak wspomniałam, język maltański jest językiem semickim, jest to oficjalny język And Malty. If you hear us talking, you will realize that you can słysząc hear Maltańczyków, some Arabic, some English words, some można Italian rozpoznać words. Trochę języka arabskiego, trochę Most słów people włoskich, in Malta trochę słów angielskich. Easily speak Maltese Większość and English, Maltańczyków and we potrafi code switch a lot. Mówić That is, po maltańsku you can hear i po us angielsku talking i często once again in English and the next in Maltese przeskakujemy z języka na język very easy w and czasie very, rozmowy. And very natural to us. Bardzo przychodzi Both nam to languages łatwo are Maltese i naturalnie, or are oba Maltese official języki. Languages.
są oficjalnymi językami Malty. W tej There are chwili quite some debates about what language should be toczą się dyskusje na spoken temat in tego, schools. który język powinien Because być although we speak językiem officially wykładowym Maltese w in schools, szkołach, most subjects chociaż are taught in English. oficjalnie So mówimy po maltańsku, większość języków jest wykładanych po angielsku, takich jak historia, And since in Malta we have at the matematyka moment a huge czy number of nauki foreigners, przyrodnicze. some of them grumble that Ponieważ they should, that obecnie mamy na Malcie schools bardzo should wielu be teaching in English, since obcokrajowców, both niektórzy Maltese and twierdzą, że English w are the szkołach official powinno się languages. uczyć po angielsku, However, skoro oba języki I don't think są językami anyone oficjalnymi, will ale ever nie take a sądzę, aby decision about that. ktokolwiek It's too much of a hot potato at the kiedykolwiek moment. podjął ostateczną Most decyzję w people tej my age sprawie, also bo jest to speak zbyt gorący Italian. temat. Italian comes Większość easy to us as well Maltańczyków because również when zna I was język young włoski. and when Maltański, television włoski jest started również dla nas łatwy, ponieważ becoming kiedy ja byłam transmitted in młoda here i on the kiedy island, the only channels we were, we would get were w Italian. wyspie So if pojawiła się telewizja, you wanted pierwsze to watch kanały TV, you telewizyjne had to były understand kanałami Italian. włoskimi, więc aby Or as oglądać telewizję, we trzeba had było to rozumieć always stick język to the włoski. Maltese channels. W przeciwnym razie trzeba było Religion. zadowolić się kanałami maltańskimi. Malta is a Catholic Religia. island. Malta jest wyspą katolicką. At the moment, I mean, we I have obecnie it's a free country, so you can jest to wolny anyone can kraj, pursue whatever a religion więc they want. każdy może wyznawać But we się have a jakąkolwiek lot religię of chce, festas, which is ale mamy a wiele feast fest, where each religion czyli would celebrate świąt, their own które każda ancient things. miejscowość, What you w can czasie see której in this każda picture miejscowość is czci swojego własnego patrona. Malta Tutaj na at the top, zdjęciu, represented by this statue, na górze, which is ta winning over postać na górze reprezentuje the Maltę, Ottomans. You can see those zwyciężającą gates nad at the bottom, Osmanami, which is a reminder których tutaj widać of na dole. the great Jest siege to when Malta won over wspomnienie wielkiego the Turks that were oblężenia, Muslims. kiedy Malta obroniła się przed Turkami, religious którzy byli muzułmanami. Popular, Te festiwale religijne and, czy święta religijne są bardzo popularne. Wielu turystów przyjeżdża na Maltę w okresie letnim, kiedy te święta są celebrowane. Kościół katolicki jest nadal bardzo potężny na Malcie. Much note of what the church wants. For I example, rząd bardzo we have had debates about często bierze pod uwagę abortion, to, divorce, czego życzy sobie Kościół. Because, Mamy wiele debat na religion temat is such an important factor. rozwodu In fact, czy aborcji, for the divorce ponieważ to happen, religia there jest was a bardzo referendum, istotnym czynnikiem because, the w decyzjach podejmowanych przez people. Rząd maltański. Co do uprawnienia rozwodów, mieliśmy nawet referendum z tego powodu. Food. So when it comes to food, we have a mix Kuchnia. Of all these past Kuchnia maltańska to cultures, mieszanina wszystkich kultur, które zasiedlały Maltę. Tutaj na dolnym zdjęciu widać takie wypieki z ciasta francuskiego, które rabbit, znane są w południowo-wschodniej stewed, Europie. A very old recipe that wouldn't happen in the nights. Mięso królicze, most of our food is quite smażone lub przyrządzane w formie potrawki, and jest even though we bardzo have popularne. A kind of diet with jedzenie fish czy kuchnia and maltańska seafood, jest bardzo tłusta. The Maltese like to eat. Maltańczycy that lubią jeść, lubią no, jeść we like owoce morza. Food. Maltese I bread lubią swoją is kuchnię. currently Chleb listed as maltański one of UNESCO's intangible został heritage. Wpisany na listę niematerialnego Our dziedzictwa sweets UNES are also quite UNESCO. Arabic, with Nasze most desery również having są bardzo a zbliżone do arabskich. Większość z nich ma w sobie dużo orzechów i ziaren sezamu. Tea. And kinie, Jeśli chodzi o napoje, to piwo, herbata i kinie, które jest takim napojem bezalkoholowym, odświeżającym, są bardzo popularne. Wielu Maltańczyków rano zaczyna dzień od filiżanki herbaty z mlekiem, co jest pozostałością oczywiście kultury brytyjskiej. Jeśli chodzi o architekturę, nadal używamy our houses are built of limestone. And
do budowy domów z kamienia wapiennego. I współczesna architektura jest bardzo podobna do historycznej architektury. Jest niska z podwórzami i prostymi fasadami. Jednak w miastach widać dużo jeszcze architektury barokowej sięgającej okresu zakonu maltańskiego. Wyzwania. Jak inne kraje europejskie, Malta chce również podążać, nadążać za postępem, ale nie chcemy tracić swoich tradycji i nadal wielkim wyzwaniem jest połączenie jednego z drugim. Wzrost gospodarczy na Malcie jest bardzo uzależniony od turystyki i gamingu. Aktualnie nasza gospodarka stoi przed wyzwaniami takimi jak zwiększone koszty żywności i życia ogólnie. Kolejnym wyzwaniem jest imigracja. Malta znajdująca się na dalekich rubieżach Europy jest pierwszym miejscem, do którego docierają imigranci z Afryki. Kolejnym wyzwaniem jest urbanizacja. Populacja Malta tak szybko się zaludnia, że trzeba budować kolejne mieszkania, aby pomieścić ten przyrost ludności, co również stawia przed nami wyzwanie związane z ochroną środowiska. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.